Karol Wilkosz. Mormon, twórca internetowy, aktywista społeczny, z zawodu asystent posła Janusza Korwin-Mikkego. Człowiek, który racjonalnie stąpa po ziemi, nie wierzy w teorie spiskowe. Miał z tego tytułu nawet dramę z autorem, który uznał, że kulturalne wyjaśnienie mu, że wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych nie zostały sfałszowane, za atak personalny. Karol Wilkosz wierzy jednak w skuteczność szczepionek i zachęca wraz ze swoją świeżo upieczoną żoną, Wiktorią Wilkosz, dawniej Wiktorią Kukfisz, do zaszczepienia się. Więc bardzo dobrze. Wierzy przy tym w antropogeniczność globalnego ocieplenia i uznaje przy tym samym konsensus klimatologów. Wie także, że technologia 5G wcale nie służy do kontroli umysłu. Jak samo mówi na swoich filmach, stara się promować postawy pronaukowe i walczyć z szuryzmem po to, żeby pokazać, że współczesna prawica, ale nie musi być antynaukowa. Jest przy tym wymarzonym wręcz i wspierającym mężem dla swojej świeżo upieczonej żony Wiktorii. Tak, o tym też będzie. Trzeba więc przyznać, że Karol Wilkosz błyszczy pod tym kątem niczym prawdziwy diament na tle środowisk patokonserwatywnych. Gdy Korwin zmienia żony jak rękawiczki i prowadzi bardzo rozwiązły tryb życia, Karol czeka ze współżyciem do ślubu. Gdy Wojciech Cejrowski twierdzi, że teoria ewolucji jest bzdurą, Karol mówi, że to nieprawda. Kiedy Michalkiewicz eufemistycznie rzecz ujmując powątpiewa w antropogeniczność zmian klimatycznych, a Korwin mówi, że zmiany klimatyczne są nawet fajne, bo będą mu rosły pomarańczki w ogrodzie, Karol Wilkosz mówi, że za zmiany klimatyczne odpowiada działalność człowieka i że to bardzo niedobrze, że one następują. Kiedy jednak kwestia przychodzi do psychologii, seksuologii, czy na przykład nauk społecznych, cóż, Karol Wilkosz nie wierzy w to obrzydliwe i lewicowe narzędzie inżynierii społecznej, jakim są nauki społeczne. Karol Wilkosz wierzy w chłopski rozum i zdrowy rozsądek uświęcony latami polskiej tradycji. Czy więc Karola Wilkosza można określić modnym ostatnimi czasy mianem szura? Zastanowimy się nad tym wspólnie, ale ten film nie będzie tyczył głównie kwestii naukowych. Skupimy się za to na kwestii bardzo bliskiej dla Karola Wilkosza, czyli na wartościach. Oto więc materiał audiowizualny zatytułowany Neoliberalny lewak atakuje przykładnego męża i ojca za propagowanie zdrowego modelu rodziny w obliczu zdegenerowanego gender i powszechnego zgorszenia. Działalnością Karola Wilkosza zainteresowałem się ładne kilkanaście miesięcy temu przy okazji jego atencjonowania się na którejś z internetowych lipkowych grupek na Facebooku. Nie zrozumcie mnie źle, ja nie czynię z tego zarzutu, jakby sam tak robię. Wspominam o tym tylko po to, żeby płynnie przejść do tego, w jaki sposób Karol Wilkosz na samym początku swojej działalności próbował budować swój wizerunek. A etap ten nazwałbym racjonalnym wybawcą polskiej prawicy. Oto bowiem z samego USA przyjeżdża do nas młody człowiek, który twardo stąpa po ziemi i po kontaktach czy to z amerykańską, czy to z brytyjską prawicą będzie starał się przekleić właśnie ten anglosaski model prowadzenia prawicowej polityki na grunt naszej kochanej Rzeczypospolitej. Wilkosz bowiem od samego początku nie wstydził się mówić o swoich przekonaniach religijnych. Udzielił nawet Krzysztofowi Atorowi Woźniakowi wywiadu w kwestii swojej religii, czyli mormonizmu. Wcześniej jednak od samego początku dystansował się względem postaw antyszczepionkowych, negacjonistycznych względem zmian klimatycznych, czy po prostu szurskich. Były to okolice wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych Anno Domini 2020. Tych wyborów, przed którymi już zwolennicy Donalda Trumpa propagowali teorię spiskową, zgodnie z którą demokraci mają je sfałszować w ten sposób, żeby urzędujący wówczas prezydent Stanów Zjednoczonych przegrał. Jakby byłaby to chyba pierwsza w historii współczesnej sytuacja, w której partia opozycyjna jest w stanie sfałszować wybory na tak wielką skalę. Jak wszyscy doskonale wiemy, Donald Trump wybory przegrał. Internetowe szurstwo, złożone głównie z konfiarzy, poczęło otwieranie szampanów z okrzykiem "a nie mówiliśmy" na ustach. I wtem na białym rumaku pojawił się on, racjonalny Karol Wilkosz. Były wolontariusz partii republikańskiej, więc jakby nie patrzeć, źródło w tym
macie całkiem dobre. Karol Wilkosz, który na kanale partyjnym Korwin TV rozsmarował po prostu w drobny mak różne rewelacje na temat wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, powtarzane przez Krzysztofa Tora Woźniaka. Karol po rozsmarowaniu tych wszystkich debilizmów w drobny mak kulturalnie upomniał Krzysztofa Tora Woźniaka, żeby może przestał je rozpowszechniać. W odpowiedzi Krzysiu Tor Woźniak nagrał płaczliwy materiał, w którym skarżył się na to, że Karol Wilkosz, człowiek, który mienił się mianem jego przyjaciela, przy wykorzystaniu partyjnej telewizji, która tylko go szkaluje, wbił mu brutalnie nóż w plecy. Tak jakbyśmy spodziewali się kiedykolwiek usłyszeć z ust Krzysztofa Tora Woźniaka jakiekolwiek racjonalne stwierdzenie. Oczywiście była to gówno prawda. Chad Wilkosz odpowiedział mu w kolejnym materiale, że stworzone przez niego wideo nie było personalnym atakiem na jego osobę, a jedynie korektą wypowiadanych przez niego bzdur, które trafiały do setek tysięcy osób. To był chyba zresztą pierwszy moment, w którym Karol Wilkosz zetknął się z falą nieuzasadnionej moim zdaniem krytyki i hejtu. Ja pamiętam, że byłem wtedy pod wielkim wrażeniem Karola Wilkosza i stałem całym serduszkiem po jego stronie. Pomyślałem sobie wtedy, wow, pośród korwinistów wciąż pozostają jednak te piękne perełki, które pozwalają mi wierzyć, że może ta partia po mariażu z narodowcami nie zdegenerowała się aż tak bardzo. Spoiler, nie. Zdegenerowała się jeszcze bardziej. Byłem pod wrażeniem tego Karola Wilkosza, który na swoim YouTube'owym kanale mówił, że jako postępowy konserwatysta wierzy w osiągnięcia nauki, nie chcąc oczywiście zrezygnować z tej części tradycji, która by jest dobra i pomogła naszej cywilizacji przetrwać. Jak jednak podkreślał, chce w tym wszystkim używać najnowszych osiągnięć naukowych i mimo wszystko kierować się jednak racjonalnością. Pomyślałem w tym momencie, że wreszcie mamy w Polsce nowoczesną, racjonalną i wolno rynkową prawicę na wzór zachodni, której, jak uważam, w moim libertariańskim serduszku zawsze brakowało, ponieważ stanowi ona dla nas doskonałego ideowego sojusznika. No ale wtedy Karol Wilkosz wkroczył w fazę Karola Wilkosza drugiej gęstości. Bo nie trzeba być chyba Sherlockiem, żeby zauważyć, że Karol Wilkosz ma straszne parcie na szkło i na celebryctwo. Jakby nie uważam, że w samym tym jest cokolwiek złego. Zły jest natomiast sam sposób, w jaki Karol Wilkosz to robi, czyli wykorzystywanie do tego celu w najbardziej cyniczny możliwy sposób taniej kontrowersji. Od pewnego momentu bowiem, najprawdopodobniej pod wpływem słynnej wypowiedzi Sławomira Mencena, Karol Wilkosz stwierdził bowiem, że na samym wizerunku nowoczesnego i racjonalnego konserwatysty nie wybije się specjalnie. Za poradą Mencena potrzebne były wokół niego emocje. Teraz krótka dygresja. Wiedzieliście, że na samym początku swojej politycznej kariery Sławomir Mencen wcale nie mówił takich specjalnie kontrowersyjnych rzeczy, które przyniosły mu później wielką ogólnopolską rozpoznawalność? Śledzę go jeszcze od 2017 roku, kiedy nie był specjalnie popularny i pojawiał się na kanałach gospodarczych pokroju namzależy.pl w roli ekonomicznego eksperta. Bodajże pod koniec 2017 roku właśnie w jednym z wywiadów dla serwisu namzależy.pl powiedział, że on przeprasza swoich dotychczasowych wyborców, którzy kojarzą go właśnie z tego racjonalnego i wyważonego przekazu na temat gospodarki i podatków, ale stwierdził, że wypadałoby trochę zmienić swój wizerunek po to, żeby osiągnąć większą popularność i docierać tym samym do większych rzesz ludzi. Powiedział, że jego przekaz stanie się trochę bardziej emocjonalny i trochę bardziej kontrowersyjny i poprosił dotychczasowych odbiorców, żeby nie zapominali, że w środeczku pozostaje wciąż tym samym merytorycznym Sławkiem Mencele. Od tamtego momentu Sławomirowi Mencenowi udało się schudnąć, bardzo mocno zadbać o swój wizerunek, a także o swoją markę osobistą, czegokolwiek byśmy o nim nie powiedzieli, ma bardzo silną markę osobistą, czyli z niszowego eksperta stać się ogólnopolskiej klasy politykiem. Nie osiągnąłby tego wszystkiego bez tego, o czym mówił w czasie swojego słynnego wystąpienia, na którym ogłosił niejaką piątkę Sławomira Mencena, wzbudzania wokół siebie skrajnych emocji i kontrowersji. Mencen mówił o tym, że był taki człowiek, który starał się promować wolny rynek i generalnie ideę przedsiębiorczości w sposób racjonalny i merytoryczny, no i nie zebrał nawet podpisów pod swoim komitetem wyborczym. Nazywał się profesor Robert Gwiazdowski. Kiedy więc ludzie zastanawiają się, czy Sławomir Mencen rzeczywiście jest homofobem, czy antysemitą, czy raczej zwykłym cynikiem, ja znam odpowiedź na to pytanie. I wy też chyba teraz ją znacie. Karol Wilkosz chyba chce iść dokładnie tą samą drogą, tylko zrobić
zrobić speedrun. Z tym, że na tyle, na ile widziałem treści na jego kanale, to nie ma on jakby specjalistycznej wiedzy w jakiejś wąskiej dziedzinie po to, żeby móc się kreować na eksperta właśnie w niej. Zamiast tego, pośród proponowanych przez niego rozwiązań słyszę dokładnie to samo, co z ust Korwina. W każdym razie, Karol Wilkosz przez jakiś czas atencjonował się na różnych grupkach facebookowych, wrzucając na nie różne debilizmy, które po prostu denerwowały ludzi. Ludzie ci w oczywisty sposób reagowali na te debilizmy. Następnie Karol Wilkosz wchodził na swoje social media i mówił, że lewactwo go znowu atakuje, bo jest białym, konserwatywnym, heteroseksualnym, protestanckim mężczyzną. W związku z tym grupowało się wokół niego twitterowe konserwatywne rycerstwo, które musiało bronić swojego księcia przed naporem tatarskich hord lewactwa i zgorszenia. Tym samym zaczęła się druga fala hejtu na Karola Wilkosza. Karol Wilkosz jednak złapał wiatr w żagle i wypłynął na szeroki ocean kontrowersji związanych z tym, że no, młody mężczyzna w Polsce ma konserwatywne poglądy obyczajowe. I stąd różne inne zabawne sytuacje, jak na przykład nagranie przez Karola Wilkosza poradnika dla kobiet, w jaki sposób mogą przypodobać się konserwatywnym mężczyznom, czym wywołał zwyczajny ból dupy na pół internetu. Czy też, no, innym tego typu działaniem było na przykład pokazywanie się ze swoją kilkanaście lat młodszą partnerką po to, żeby wywołać oczywiste związane z tym faktem kontrowersje. Pozwolę więc sobie stwierdzić, że istnieje coś takiego jak cykl Karola Wilkosza, który wygląda mniej więcej w następujący sposób. 1. Karol arogancko wykrzykuje tezy, o których sam wie, że są kontrowersyjne. Ba! Z którymi poza internetem prawdopodobnie sam by się kłócił. 2. Fala nowych lewicowych hejterów przychodzi, żeby zjebać Karola Wilkosza, a gdy nie przychodzi, to Wilkosz sam wpycha im to przed oczy. 3. Karol skarży się, że lewactwo znowu nie daje mu spokojnie żyć w internecie, udostępnia każdą krytykę, która go spotyka, generalnie buduje syndrom oblężonej twierdzy pośród zwolenników jego idei. 4. Fala nowych konserwatywnych odbiorców broni Karola Wilkosza przed agresją ze strony lewicy i część staje się tym samym jego nowymi odbiorcami. 5. To jest faza betonowania jego nowych odbiorców, to znaczy wrzucanie truizmów, z którymi każdy się zgodzi, po to, żeby ochłodzić atmosferę i utrzymać uwagę nowych widzów. I 6. To jest powtarzanie tego procederu do skutku. Tego typu zachowanie sprawiło, że Karol Wilkosz na grupkach okołopolitycznych, na których pierwotnie się propagował, stał się zwyczajnym memem i nikt nie traktuje go tam poważnie. Ale przecież Karol Wilkosz nie jest idiotą. Wygląda na to, że wręcz przeciwnie, że jest nie idiotą. Doskonale więc zdaję sobie sprawę z tego, że grupki okołopolityczne na Facebooku, na których siedzi może łącznie 50 tysięcy aktywnych użytkowników w skali kraju, nie przyniosą mu tej upragnionej ogólnopolskiej rozpoznawalności, w związku z tym nie musi w nich specjalnie dbać o swoją opinię. Może jednak wykorzystać je w roli wektora do skierowania na siebie uwagi po to, żeby później lecieć na efekcie kuli śnieżnej. Nie oskarżam go oczywiście w tym wszystkim o taki cynizm, żeby brać ślub z Wiktorią Kukfisz tylko po to, żeby się na tym wybić. Myślę, że Karol to po prostu szczwany lis, który jest w stanie w dobry sposób wykorzystać okazję. Jednakże nie zmienia to tego, że Karol Wilkosz cynicznie wykorzystuje kontrowersje wokół swojej osoby, tylko po to, żeby się na tym wybić. I ponownie, ja nawet nie specjalnie czyniłbym z tego jakikolwiek zarzut. Najprawdopodobniej sam niedługo zacznę tak robić. A skoro cytując klasyka, ludzie są tacy głupi, że to działa, to dlaczego miałby tego nie robić? Ja się domyślam, że bycie Karolem Wilkoszem, czyli czwartorzędowym politykiem z naprawdę wielkimi ambicjami, to nie jest łatwy kawałek chleba. Jednakże należy zadać sobie pytanie, czy Karol Wilkosz równie instrumentalnie nie wykorzystuje do propagowania siebie i swoich idei nauki, do której rzekomo jest tak bardzo przywiązany. Przy okazji ślubu Karola Wilkosza, do którego przejdziemy w następnym fragmencie tego materiału, zadział się klasyczny wilkoszowy protokół atencyjny. Wilkosz wrzucił na Twittera info o swoim ślubie, lewactwo się zesrało, w związku z tym Wilkosz wrzucił info o tym, że lewactwo się zesrało, więc zlecieli się jego obrońcy. Tutaj jednak uznałem, że miarka się troszkę przebrała. Wilkosz grzał jednym i dokładnie tym samym atencyjnym tematem, czyli tym, że lewactwo nie daje mu cieszyć się ślubem,
klubem przez jakieś 4 dni. Wilkosz dosłownie zaczął zachowywać się jak ten wojak z memów zasłaniający się maską zadowolenia. Postanowiłem go więc troszkę potrolować i pod postem na Facebooku, w którym stwierdził, że najlepsze małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, napisałem komentarz, w którym powiedziałem, że statystycznie rzecz ujmując, no najtrwalsze małżeństwa to są małżeństwa dwóch mężczyzn. W komentarzu pod spodem zalinkowałem do artykułu, który cytował stosowne badania w temacie, które były przeprowadzone w Niderlandach. Następnego dnia wszedłem sobie na social media Karola Wilkosza po to, żeby zobaczyć, jak cała inba się rozwija i ku mojemu zaskoczeniu przestał grzeć tym tematem. Zaczął się nowy cykl. Wilkosz napisał w swoim twitterowym poście, że jedynie związek kobiety i mężczyzny jest w stanie powołać nowe dzieci do życia, a także zapewnić prawidłowe warunki do ich wychowania. Wilkosz był ze swojej złotej myśli tak dumny, że przykleił ją nawet z Twittera na Facebooka. Gdy zobaczyłem ten wpis, pomyślałem, to jest gówno prawda. I już nawet zabierałem się za pisanie komentarza, w którym kulturalnie chciałem wyjaśnić Karolowi Wilkoszowi, że zgodnie z badaniami i publikacjami naukowymi, dzieci wychowywane w parach jednopłciowych wychowują się równie dobrze, a nawet lepiej niż te wychowywane w parach różnopłciowych. Ale zobaczyłem, że wyręczył mnie w tym Filip Szołdra, czyli prowadzący kanału Ad Personam na YouTube. Na ten komentarz bezpośrednio odpowiedział sam Karol Wilkosz i jego treść zainspirowała mnie bezpośrednio do nagrania dzisiejszego materiału. Przeczytam go wam. A wiesz, gdzie ja mam te wasze publikacje naukowe? W nosie. Pierwsza moja myśl po przeczytaniu tego komentarza? Szur. No klasyczny wręcz szur. Człowiek, który nawet nie zapoznaje się z zalinkowanymi przez Filipa badaniami naukowymi, tylko a priori je odrzuca, ponieważ nie pasują mu one do wcześniej zbudowanej wokół ideologii wizji świata. Ale zaraz po tym sobie przypomniałem. Chwila. Przecież autorem tego komentarza jest Karol Wilkosz. A czy Karol Wilkosz nie jest też przypadkiem autorem następujących słów? Konserwatyzm ewolucyjny, który wiele osób pewnie bardziej kojarzy niż konserwatyzm postępowy, jest to termin, który w zasadzie ja wymyśliłem. Właśnie na czym polega ten prawdziwy konserwatyzm? No prawdziwy konserwatyzm powinien polegać właśnie na tym, że rozpoznajemy te zasady, czy to ekonomiczne, społeczne, czy kulturowe, które sprawdzają się. I je kultywujemy, je wzmacniamy, próbujemy nawet rozbudować. Ale jednocześnie jesteśmy otwarci na to, że nie wszystko, co nam przekazali nasi przodkowie, jest dobre i warte naśladowania. Podajemy wszystko refleksji, zastanowieniu, jesteśmy gotowi na zmiany i często ich poszukujemy poprzez naukę czy nawet religię. Próbujemy po prostu reformować, oczywiście w celu uzyskania lepszych korzyści, lepszego, czegoś nowego i lepszego. I pierwotnie, kiedy to sobie przypomniałem, to już miałem w głowie gotowy pomysł na odcinek z tezą. Karol Wilkosz jest szurem, ponieważ odrzuca takie rzeczy jak seksuologia czy nauki społeczne w momencie, w którym nie zgadzają się one z jego ideologiczną wizją świata. Ale chwilę później przypomniałem sobie inną rzecz. Czy Karol Wilkosz nie jest także przypadkiem autorem następujących słów? Ble, 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 geje złe, rozlewa się ideologia LGBT. Spójrzcie tylko na te badania. Wychodzi więc na to, że nie. Karol Wilkosz nie odrzuca dorobku nauk społecznych jako całości. Stosuje po prostu cherry picking i wybiera te badania, które akurat pasują mu pod jego tezę. Czy jednak takie działania przystoją samozwańczemu racjonalnemu konserwatyście, który dopasowuje swój światopogląd do osiągnięć nauki? No nie. Nie przystoją. Powtórzę to jeszcze raz, żeby dobrze wybrzmiało. Fan nauki ma w nosie publikacje naukowe. No to się kupy dupy nie trzyma. Klasyczny przykład hipokryzji, jak się patrzy. A przecież naprawdę można było wygłosić na ten komentarz ripostę, która nie zrobiłaby z Karola Wilkosza cherry pickera i hipokryty. Bo w mojej opinii, w opinii wielu ludzi i podejrzewam także w opinii Karola Wilkosza, sam fakt tego, że naukowcy mówią, że należy zrobić X, czy też, że X nie jest szkodliwe, to wcale nie znaczy, że należy zrobić X. Są jeszcze inne kwestie. Kwestie dużo ważniejsze, a mianowicie wartości.
Załóżmy, że naukowcy ze wszystkich dziedzin działając wspólnie stworzyliby takie badanie, które stwierdziłoby, że najlepszym sposobem na walkę z wirusem HIV jest eksterminacja fizyczna wszystkich jego nosicieli. I załóżmy, że w środowisku naukowym panowałby 100% konsensus w kwestii tego, że to jest prawda. To znaczy, że 100% naukowców uważałoby, że tak właśnie jest i mieliby na podparcie tej tezy bardzo solidne badania. Czy wówczas należałoby uznać, że fizyczna eksterminacja wszystkich nosicieli wirusa HIV jest skuteczną metodą walki z tym wirusem? No, jeśli nikt nie przedstawiłby przekonujących dowodów przeciwko tej tezie, to tak... Tak właśnie należałoby uznać. Czy gdyby doszło do takiej sytuacji, to też bym tak uważał? Tak, gdyby doszło do takiej sytuacji, to też bym tak uważał. Czy więc to oznacza, że we wskazanym przeze mnie hipotetycznym przykładzie poparłbym fizyczną eksterminację wszystkich nosicieli wirusa HIV? To chyba was popierdoliło. Powiedziałbym wówczas, że jakkolwiek jak najbardziej zgadzam się z naukowcami w tej kwestii, że eksterminacja wszystkich nosicieli wirusa HIV jest skuteczną metodą walki z tym wirusem, tak istnieją dużo ważniejsze przyczyny, z których nie należy tego robić i należy pozostawić tych ludzi przy życiu. Tą przyczyną są wartości, na przykład takie wartości jak prawo do życia nosicieli. Wiedziałbym, że w moim systemie wartości ludzie mają prawo do życia, ponieważ są właścicielami samych siebie i nikt nie ma prawa pozbawić ich tego życia poza nimi samymi. Jeśli ktoś by mi powiedział, że to stwierdzenie nie jest oparte na nauce, to być może nawet bym się z nim zgodził. Sorry, ale jeśli chcemy zawsze i wszędzie w takich sytuacjach słuchać tego, co naukowcy mają do powiedzenia, to skończymy w pierdolonej technokracji. A wierzcie mi, to nie jest miejsce, w którym chcemy skończyć. Jednak są też wartości inne niż nauka. Myślę, że wartości takie jak ludzkie życie są dość powszechnie uznawane i nie tylko ja, a zdecydowana większość ludzi na świecie uznałaby, że zabicie nosicieli we wskazanym przeze mnie przykładzie jest przejawem skończonego skurwysyństwa. Co więcej, argument z innego systemu wartości wcale niekoniecznie jest antynaukowy. Wbrew temu, co lubią myśleć kuce z Polibudy, nauka nie zawsze daje nam proste odpowiedzi, takie jak to, że 10 plus 10 równa się 20. Wszystkie tezy naukowe są prawdziwe jedynie w ramach pewnego ogólnie przyjętego systemu wartości. Dla przykładu, 10 plus 10 równa się 20 jedynie w systemie dziesiątkowym. W systemie binarnym wynik ten będzie wynosił 100. Tak samo jest z naukami odnoszącymi się do ludzi i wskazanym przeze mnie przykładzie z nosicielami HIV-a. We wskazanym przeze mnie hipotetycznym przykładzie zabicie wszystkich ludzi z wirusem HIV jest naukowo właściwe tylko wtedy, gdy w naszym systemie wartości stawiamy wyżej eksterminację wirusa HIV ponad życie jego nosicieli. I analogiczny przykład mógłby przedstawić Karol Wilkosz, gdyby tylko chciał zachować twarz. Ale nie była to jedyna opcja. Mógł też bowiem na przykład powołać się na inne badania naukowe, które wskazują na to, że dzieci prawidłowo wychowują się jedynie w parach różnopłciowych. Chociaż szczerze podejrzewam, że takich nie ma. Mógł też podważyć dokonywany przez nas teoretyczne założenie na temat tego, że dobrostan dzieci jest ważniejszy niż nieurażanie uczuć skrajnych konserwatystów, chociażby z tego powodu, że takie postępowanie jest sprzeczne z naszą tradycją, a tradycja jest rzeczą ważniejszą niż dobrostan dzieci. Albo bo nie należy tak robić, bo tak jest napisane w pewnej bardzo starej i natchnionej przez Boga książce, która jest uniwersalnym wskaźnikiem moralności. Na stwierdzenia na temat tego, że odwoływanie się do bardzo starej książki to nie są naukowe stwierdzenia, należałoby przyjąć ten argument na klatę i powiedzieć, że to nie nauka zawsze jest najważniejsza. Ponownie cytując klasyka, mógł także skorzystać z okazji i zachować milczenie. Wilkosz jednak nie skorzystał z żadnej z wymienionych przeze mnie opcji i wolał na te badania się zwyczajnie wysrać, stając się przy tym zwyczajnym hipokrytą. Zresztą w podobne praktyki stosuje także Wiktoria Kukfisz. Ciekawe, jaką rybę dzisiaj gotuje. Wygląda na to, że żadną, bo teraz to Wiktoria Wilkosz, o czym byście kurwa wiedzieli, gdybyście uważnie oglądali ten odcinek. Przyszła więc pora na to, co tygryski lubią najbardziej, czyli ploty na temat cudzego życia prywatnego. Ale czy na pewno? Argumentem niektórych ludzi przeciwko krytyce Karola i Wiktorii Wilkosz w całej aferze ślubowej jest to, że ich ślub jest ich prywatną sprawą. Otóż nie...
nie jest. Ślub dwóch osób publicznych, którym ochoczo chwalą się na publicznych profilach w mediach społecznościowych, jak najbardziej jest sprawą publiczną. Tym bardziej, że jak wspomina sama świeżo upieczona para młoda, ich celem jest także propagowanie pewnych określonych postaw i określonych zachowań, to znaczy konserwatywnego modelu rodziny. Właśnie na tym aspekcie sprawy chciałbym się skupić. Bo jak szanowni państwo najprawdopodobniej wiedzą, ja jestem libertarianinem. W związku z tym jestem fanem takiej starej maksymy z prawa rzymskiego, która mówi folenti non fit injuria. Chcącemu nie dzieje się krzywda, czy też widziały gały co brały. Z własnej nieprzymuszonej woli robisz coś, co może spowodować twoją krzywdę? Na przykład bierzesz udział w pojedynku slap fightingu, zażywasz narkotyki albo bierzesz ślub z 11 lat starszym, dojrzałym emocjonalnie mężczyzną w wieku lat 18? Ja ci nie będę tego zabraniał. Spoko, powodzenia, twoje prawo, nie? Tylko jak później będziesz zdychał w szpitalu albo skończysz jako 26-letnia rozwódka z czwórką dzieci i zdewastowaną psychiką, to nie miej pretensji do absolutnie nikogo poza samym sobą. Proszę, nie obarczaj innych ludzi konsekwencjami twojej decyzji. Tym bardziej w sytuacji, w której znaczna część twojego otoczenia mówi ci, że to co robisz to może niekoniecznie jest dobry pomysł. Nie będę więc komentował samego małżeństwa państwa Wilkoszów, ani to jak sobie żyją, bo to rzeczywiście jest ich prywatna sprawa. Jednakże to co promują, no to już jest sprawa publiczna. I tak jak Karol Wilkosz uważa, że ma prawo propagować te postawy, które uważa za słuszne, tak ja uważam, że mam prawo krytykować te postawy, które uważam za niesłuszne. Aczkolwiek na początek proszę o chwilę uwagi, ponieważ ja, ku pewnie zaskoczeniu bardzo wielu ludzi, będę tutaj Karola i Wiktorii bronił. Ludzie skupiają się bowiem na pewnej formalnej otoczce, a nie na rzeczywistym problemie. Powszechne oburzenie pośród środowisk progresywnych wywołuje rzekome stosowanie przez Karola Wilkosza praktyki groomingu, to znaczy takiej sytuacji, w której dojrzała emocjonalnie i dorosła osoba wychowuje sobie dziecko po to, żeby to później stało się jego partnerem i po to, żeby je wykorzystać. Nie powiem, że nie, mi podobna myśl też przyszła w pierwszej chwili do głowy, jednakże w porę udało mi się opamiętać. Wiecie, ja nie jestem psychologiem i obce mi było wcześniej pojęcie groomingu, ale na tyle na ile widzę Wiktorię Wilkosz na nagraniach, to z tego co widać jest ona dorosłą kobietą. Przynajmniej jej cechy fizyczne jednoznacznie wskazują na to, że no jest dojrzała. Jeśli więc chodzi o aspekt fizyczny, to my nie mówimy tutaj o dziecku. Jeśli natomiast chodzi o aspekt psychiczny, to cóż, ja znowu powiem, że nie jestem psychologiem, ale z tego co mi wiadomo na temat psychologii, to psycholog po to, żeby postawić jakąkolwiek diagnozę, musi mieć bezpośredni kontakt z pacjentem. Żeby więc zdiagnozować, czy Wiktoria Wilkosz jest rzeczywiście emocjonalnie niedojrzała na tyle, żeby brać ślub, musiałaby się poddać stosownym badaniom. A wysyłanie jej na tego typu badania jest praktyką upokarzającą. I tym bardziej upokarzające byłoby wymaganie od niej, żeby podzieliła się ewentualnymi wynikami takich badań. Musimy więc pogodzić się z tym, że jedyne co możemy uzyskać w tej sprawie to są mierne poszlaki, które w bardzo nikłym stopniu na cokolwiek wskazują. Jeśli więc nie mamy przekonujących dowodów na rzecz tezy, że do groomingu rzeczywiście doszło, to najbardziej racjonalną z opcji byłoby po prostu wstrzymanie sądu w tej kwestii i nie rzucanie pochopnych oskarżeń. Przechodząc więc do kwestii rzeczywistego problemu, znalazłem tutaj dwa. Jeden pozorny, a drugi faktyczny. Pierwszy to propagowanie przez Karola i Wiktorię patriarchalnego i konserwatywnego modelu rodziny. Pozwoliłem sobie rzucić swego czasu niewybredny żart, że nie powinno nas dziwić, że ludzie, którzy chcą żyć jak w XIX wieku, biorą ślub jak w XIX wieku. Ale w istocie była to z mojej strony swego rodzaju hiperbolizacja. Albowiem wzorem, do którego Karol i Wiktoria Wilkoszowie się odwołują, nie jest wcale wiek XIX, a lata 50. A konkretniej rzecz ujmując, Stany Zjednoczone lat 50. Epoka, w której kobieta, żeby założyć konto w banku, potrzebowała do tego pisemnej zgody swojego męża, więc nazwijmy to, że czasy, które eufemistycznie rzecz ujmując, niekoniecznie mi się podobały. Jednakże, kiedy przygotowywałem się do tego odcinka i cóż, siłą rzeczy obejrzałem trochę materiałów, które Karol i Wiktoria Wilkoszowie wspólnie razem przygotowali, to nabrałem wrażenie, że to ich propagowanie konserwatywnego modelu rodziny rodem z amerykańskich lat 50. to jest po prostu jakaś koślawa
figura retoryczna, a przynajmniej bardziej niż rzeczywisty wzór, do którego Karol i Wiktoria Wilkoszowie dążą. Okazuje się bowiem, że publicznie, a jak mówiłem, prywatne życie tych ludzi mnie nie interesuje, no Karol i Wiktoria Wilkosz propagują tak naprawdę dość partnerski i egalitarny model rodziny i związku. Karol mówi na przykład, że nie widzi problemu w tym, żeby to facet siedział w domu i zajmował się dziećmi w sytuacji, kiedy to kobieta pracuje. Twierdzi także, że w jego relacji podział obowiązków domowych odbywa się na zasadach partnerskich, to znaczy w drodze dialogu i wspólnych ustaleń, w których Wiktoria jest stroną. Karol twierdzi także, że wspiera swoją partnerkę w jej życiowych wyborach, gdy chodzi o rozwój jej kariery czy edukacji. Miałem więc rzeczywiste wrażenie, że małżeństwo Wilkoszów jest w tej sprawie dużo bardziej progresywne niż duża część Polaków, która wciąż patrzy krzywo na sytuację, w której to mężczyzna siedzi w domu i zajmuje się dziećmi, podczas kiedy to kobieta pracuje. Przez dłuższy czas zastanawiałem się nawet nad tym, na czym polega ten rzekomy konserwatyzm i tradycjonalizm w tym związku. Odpowiedzi udzielił mi dopiero mój kolega, który uświadomił mnie, że chodzi o to, że ten związek tworzą kobieta i mężczyzna. No i że chcą mieć razem dzieci. Jakby, jak się pewnie domyślacie, ja jestem dzieckiem swoich rodziców, to znaczy swojego taty i swojej mamy. W związku z tym, no, moi rodzice są różnej płci. Mam też 3 młodsze siostry, a jednak progresywne poglądy wyniosłem z domu i byłem w duchu progresywnych wartości wychowywany. W związku z tym sam dom z różnopłciową parą, która wychowuje dużą ilość dzieci, chyba nie wystarczy do tego, żeby określić go mianem domu konserwatywnego. Naprawdę nie wiem, na czym polega konserwatyzm Karola i Wiktorii w tej materii. Że uważają, że bycie w domu z dzieckiem jest tak samo dobre, jak rozwój kariery zawodowej i jedno z rodziców naprawdę mogłoby zostać w domu i poświęcać się w 100% tej materii? Ja jako progresywista jestem nawet się z tym w stanie zgodzić. Abstrahując od tego, że jak mówiłem, dzieci w parach jednopłciowych wychowują się nawet lepiej niż wychowywane przez pary różnopłciowe. Wy znacie w ogóle jakieś osoby LGBT? Bo wiecie, że no generalnie to są normalni ludzie. I tak jak to normalni ludzie są różni. I prezentują całą gamę różnych światopoglądów w związku z tym. W środowiskach gejowskich mamy na przykład Roberta Biedronia, czyli fajnego, progresywnego geja, który jest cały obklejony tęczą i generalnie słucha K-popu i zobaczcie, jaki fajny jest i w ogóle. Mamy też Toma Palmera, czyli konserwatywnego libertarianina, zadeklarowanego homoseksualistę, który pozostaje w związku małżeńskim, no i skończył katolicki uniwersytet i generalnie propaguje raczej dość konserwatywne zachowania i konserwatywny model rodziny. W dodatku facet jest takim przekoksem, że będąc czynnym gejem jeździ do państw, w których za homoseksualizm grozi kara śmierci i wygłasza tam swoje referaty na temat wolnego rynku czy wolności obywatelskiej. Do państwa Wilkoszów mam więc tutaj bardzo proste pytanie. Po waszej hipotetycznej, nie daj Boże, którego nie ma śmierci, wolelibyście, żeby waszymi hipotetycznymi dziećmi zajęła się która z dwóch wymienionych par? Heteroseksualna para złożona z Adriana Zandberga i Magdaleny Bieja, czy homoseksualna, konserwatywna para złożona z Toma Palmera i jego tajskiego męża imieniem Somam? Zadajcie sobie w głębi duszy pytanie, która z tych par miałaby więcej wspólnego z wyznawanymi przez was konserwatywnymi wartościami? Która z tych par miałaby większe tendencje do tego, żeby pójść z dziećmi w niedzielę do kościoła? Która z tych par miałaby większe tendencje do tego, żeby posłać swoje dzieci do ośrodka szerzenia lewactwa i zgorszenia? Bo ja znam odpowiedzi na te pytania. I myślę, że wy też znacie odpowiedzi na te pytania. I znowu, skoro jesteście tymi nowoczesnymi, zachodnimi konserwatystami, to może zamiast propagować homofobię, tak jak robi to nasza polska prawica, otworzylibyście się na wyautowanych gejów, tak żeby ci nie byli z góry skazani na popieranie lewicowego zgorszenia, jak wy to uznajecie. Tak właśnie uznali zachodni konserwatyści na przykład w Zjednoczonym Królestwie. To znaczy, że lepiej właśnie dla konserwatywnego modelu rodziny jest w sytuacji, że lepiej generalnie dla konserwatywnego, tradycyjnego modelu rodziny jest w sytuacji, w której geje, no, nie zmieniają partnerów seksualnych jak rękawiczki, a pozostają w stałej, monogamicznej relacji uświęconej związkiem małżeńskim. Bo związek małżeński taką monogamiczną relację utrwala, jak myślę się zgodzicie. Podobnie zresztą myślę ostatnimi czasy amerykańscy konserwatyści skupieni wokół partii republikańskiej, którzy również w zdecydowanej większości popierają małżeństwa jednopłciowe.
Odpowiadając więc słowem końca na pytanie zawarte na początku odcinka. Czy Karol Wilkosz jest szurem? No nie, raczej nie jest. Gdzie raczej to jest z mojej strony zwyczajny wentyl bezpieczeństwa, bo jeśli jest, to bardzo dobrze się z tym faktem ukrywa. Kim więc Karol Wilkosz jest? Jakkolwiek to nie zabrzmi, Karol Wilkosz jest po prostu demokratycznym politykiem. Człowiekiem dostatecznie cynicznym i dostatecznie inteligentnym, żeby mieć świadomość tego, że żeby cokolwiek osiągnąć w polityce, musi się skurwić i zachowywać jak idiota, bo zabiega właśnie o głosy idiotów. Jest to o tyle paradoksalne, że prezes partii Korwin, czyli jego bezpośredni przełożony, mówi cały czas, że mu nie zależy wcale na głosach idiotów, tylko celuje w to, żeby jego elektoratem było właśnie to inteligentniejsze 15% społeczeństwa. Podobnie zresztą Janusz Korwin-Mikke na każdym w swoim spotkaniu wyborczym mówi do zgromadzonych celem ich dowartościowania, że to właśnie oni należą do tej elity, to oni są tymi 15% społeczeństwa, bo zamiast siedzieć w domu przed telewizorem, popijać piwo i grać na PlayStation, jak robiłby to typowy człowiek, wolą przyjść na spotkanie z politykiem i się rozwijać. Ale to jest gówno prawda. Ludzie nie przychodzą na spotkania z Korwinem po to, żeby dowiedzieć się czegokolwiek o polityce, a dlatego, bo jest showmanem, który dostarczy im w czasie tego swojego wystąpienia niewygórowanej rozrywki. Celebrytą, o którym media rozpisują się wtedy, kiedy obraża feministki, a nie wtedy, kiedy dysputuje wraz ze zgromadzonymi na temat hejkowskiej koncepcji prywatyzacji waluty. Żeby było więc śmieszniej, Korwin z całą swoją świtą w istocie jest częścią tego systemu, z którym rzekomo tak bardzo walczy. Teatru dla gojów, jak to określa Grzegorz Braun, stosując przy tym antysemicki whistleblowing, pełniąc tym samym jedną z głównych ról w tym teatrze dla gojów. Ja określam ten stan rzeczy tiktokizacją życia publicznego. No i to właśnie stara się zrobić Karol Wilkosz. Show! Karol Wilkosz Show! Jak mówiłem wielokrotnie, on nie jest debilem, tylko człowiekiem cynicznym, który doskonale wie, że w demokratycznej polityce XXI wieku bycie showmanem to jest właśnie to, co zażera. Nikt już nawet nie stara zachowywać się pozorów merytoryczności, bo to nie jest to, czym wygrywa się wybory. Pójście na Stany Zjednoczone w 2015 roku. Chociaż trafnie określił sytuację mówiąc, że gwiazda reality show wygrała wybory prezydenckie. Przecież ten człowiek dosłownie nie spierał się z Kim Jong-unem na Twitterze o to, kto ma większy przycisk do odpalania głowic jądrowych. Ale rzućmy okiem bliżej, na Ukrainę, naszego bezpośredniego sąsiada. Wołodymyr Zełenski, tamtejszy prezydent, jest dosłownie gwiazdą reality show. Ale przecież nawet nasze rodzime podwórko. Paweł Kukiz, gwiazda muzyki, o którym żartowano, że od pralki różni się tym, że pralka ma jakiś program, czy w zeszłym roku Szymon Hołownia, gwiazda talent show i katolickich stacji telewizyjnych. Ale i Biedroń, czy cała lewica. Przecież ich konwencje wyglądają jak pierdolone spektakle z różnymi śpiewami i tańcami. Mój sobie wyobrazi cichy i spokojny dom. I nie, że krytykuję tylko innych. Nawet moje własne środowisko polityczne nie jest od tego wolne. Argentyński libertarianin Javier Milei, o którym mówiłem w poprzednim odcinku, nie został posłem dzięki merytorycznym wykładom na temat tego, w jaki sposób bank centralny przyczynia się do cyklu koniunkturalnego, występowania kryzysów i wzrostu inflacji, tylko dzięki temu, że napierdalał makietę banku centralnego na wizji, a do tego był antyestablishmentowy. Zresztą jak wszyscy wymienieni przeze mnie w pewnym okresie. Karol Wilkosz jest więc istną personifikacją najgorszych cech demokratycznego polityka w naszym obecnym systemie. Showman, który wybija się na taniej kontrowersji i stosuje cherry picking, dobierając badania naukowe jedynie wówczas, kiedy pasują mu one pod z góry założoną tezę. Zaraz, czy to nie brzmi jak opis dosłownie wszystkich posłów najbardziej merytorycznej opozycji w naszym kraju? Wyście sobie z tego wszystkiego dosłownie zrobili cyrk, ludzie. Jeśli natomiast kwestia tyczy propagowanych przez Karola Wilkosza wartości, fajny mi kurwa postępowy konserwatyzm. Brytyjska partia konserwatywna, która przypominam składa się niemalże z samych konserwatywnych liberałów i konserwatystów ewolucyjnych, już zrozumiała, że małżeństwa jednopłciowe wcale nie wychowują dzieci gorzej niż małżeństwa różnopłciowe i je zalegalizowała w Anglii, czyli chrześcijańskim państwie wyznaniowym, w którym królowa jest głową kościoła i w którym biskupi zasiadają w izbie wyższej parlamentu, przypominam. Zrozumieli to wreszcie już po legalizacji, ale jednak konserwatyści amerykańscy, do których Wilkosz tak bardzo lubi się odwoływać. Ale może Wilkosz rzeczywiście tęskni za Ameryką lat 50.
Ameryką kodeksu Hajsa. Ameryką cenzury prewencyjnej, w której w kinie nie wolno było pokazywać tak zdegenerowanych postaw jak pary nieheteronormatywne czy małżeństwa międzyrasowe. Krajem wielkiej wolności słowa i artystycznego wyrazu, w którym w filmach nie było wolno śmieszkować z religii, ani pokazywać zbyt brutalnych scen przemocy. Bo jak sam Wilkosz stwierdził, na pewnym etapie swojego życia zrozumiał, że jego wymarzone państwo musi jednak legislacją wspierać pewne określone postawy. I musimy podkreślać konserwatyzm. Oczywiście to nie oznacza, że chcę na kogoś pchać mój światopogląd, ale jako społeczeństwo powinniśmy promować odpowiednie wzorce, a czasami niektóre nawet wspierać legislacją. Tymczasem ja jestem progresywnym libertarianinem. Brzydzę się wykorzystywaniem państwa do propagowania jakiejkolwiek ideologii. Jednocześnie uważam, że na wolnym rynku, który Karol Wilkosz tak bardzo lubi, to moje progresywne wartości wygrają, ponieważ są po prostu lepsze. A Karol Wilkosz, promując swój rzekomo konserwatywny, partnerski w istocie model rodziny i związku, jest doskonałym przykładem na to, że mam rację. A dzisiejsi konserwatyści to w istocie progresywiści, tylko że z zeszłej epoki.